Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. No a teraz już chciałam Was zaprosić na tutorial, w którym pokażę, jak przerobić krok po kroku taki sympatyczny, szydełkowy motyw, który wykorzystałam właśnie do przerobienia takiego komina, czy po prostu z angielska, żeby przerobić taki snood. Zapraszam na tutorial. No a ja przychodzę z pomysłem na taki sympatyczny komin na szydełku, czyli snood. I zobaczcie, o właśnie, to jest taki snood, o. W zasadzie przerabiam rządek bazowy w formie oczek łańcuszka. Ja tutaj przerobiłam ten wzór na szydełku o grubości 6 i przerobiłam 114 oczek łańcuszka i później kolejne okrążenie naprzemiennie przerabiam o taki motyw. Tutaj mam taką podręczną rozpiskę wzoru, czyli po prostu o przerabiam. Pierwszy rządek to oczka łańcuszka, później półsłupki i później w pierwszym z tych półsłupków przerabiam grupę trzech słupków przerobionych razem, dwa oczka łańcuszka, przeskakuję ponad dwoma półsłupkami i znowu w co trzecim oczku przerabiam właśnie taką grupę, a później w kolejnych rządkach naprzemiennie. No i teraz pokażę Wam, jak przerabiam ten wzór po prostu na takiej małej próbce, czyli jedziemy. A więc pokażę Wam na takiej małej próbce i akurat przerabiam na szydełku troszkę mniejszym, ale ja przerobiłam na szydełku o grubości 6 zresztą. Po prostu wystarczy przerobić łańcuszek o długości, która, no, wydaje Wam się, że tak mniej więcej odpowiada Waszym potrzebom, no a następnie przerobić ten wzór, więc liczba oczek jest podzielna tutaj przez 3. Ja powiedzmy przerobię sobie tylko taką próbkę z 7 oczek, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tylko żeby pokazać Wam ten wzór, natomiast w momencie, kiedy przerabiamy sobie tutaj o dowolną ilość oczek i aż w końcu po prostu łączymy, tutaj dochodzimy do takiej długości, łączymy końcówki tego łańcuszka. No i teraz próbka, więc pierwszy rządek z oczek łańcuszka, drugi rządek, przerabiamy z półsłupków, czyli to jest taki najbardziej pracowity, czyli wbijamy się tutaj, o, i przerabiamy półsłupek, o, zobaczcie, może jeszcze troszeczkę zniżę, czyli półsłupek, czyli wbijam się w każde z oczek łańcuszka stanowiących to takie, taką podstawę bazową tego mojego rządku i przerabiam półsłupek, o, i znowu wbijam się i tutaj ewentualnie mogę później ten rządek bazowy na końcu obrobić jeszcze półsłupeczkami, o, o, i tak pogrubiam, zobaczcie, tutaj mam taką pogrubioną troszeczkę warstwę, ale dzięki temu, że przerabiam półsłupki, no mam tutaj punkt zaczepienia, czyli znowu wbijam się i tutaj przerabiam półsłupek, więc no to okrążenie jest takie chyba bardzo pracochłonne, bo trzeba się po prostu pracowicie wbić w każde oczko, o, i przerobić półsłupek, wbijam się w oczko i przerabiam półsłupek, wbijam się w kolejne oczko i przerabiam półsłupek, wbijam się w kolejne oczko i przerabiam półsłupek, o, i tak do końca, i w taki sposób jadę na okrętkę. Ja tutaj pokazuję na próbce, natomiast w momencie, kiedy przerobicie sobie taki łańcuszek, który odpowiada szerokości komina, no to jedziecie na pokrętce w kółko, więc w ten sposób mam ten pierwszy rządek, który stanowi takie obramowanie właśnie u góry czy u dołu tego mojego, naszego komina. Więc jedziemy dalej. W kolejnym okrążeniu przerabiamy taką sekwencję. Trzy słupki przerobione razem. I teraz jak przerobić takie trzy słupki przerobione razem? Zaczynam od oczka zastępującego, połówkę tego słupka, czyli dwa oczka łańcuszka, a następnie wbijam się po raz kolejny w tym samym oczku, wyciągam nitkę, o, i mam pierwszy, drugi słupek przerobiony do połowy i narzucam nitkę, wbijam się w tym samym oczku i dobieram i mam trzeci słupek przerobiony do połowy i szczepiam razem. No i teraz zobaczcie, o, teraz dwa oczka łańcuszka i te dwa oczka łańcuszka przerzucam ponad tutaj dwoma kolejnymi oczkami, półsłupkami i teraz w trzecim wolnym oczku wbijam się i tu przerabiam taką grupę trzech słupków przerobionych razem, czyli pierwszy słupek, o, dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia. Teraz narzucam nitkę, wbijam się w to samo tutaj oczko, o, wyciągam nitkę i teraz dobieram nitkę i przeciągam przez dwa narzucenia, no i mam dwa słupki przerobione razem. No i teraz narzucam nitkę i wbijam się w właśnie w to oczko i wyciągam, dobieram i przerabiam. No i mam, o, szczepiam i mam taką grupę właśnie trzech słupków przerobionych razem. Teraz znowu dwa oczka łańcuszka i w podobny sposób przechodzę ponad dwoma oczkami z poprzedniego okrążenia, których nie obsadzam i w trzecim oczku wbijam się i przerabiam kolejną taką grupę
trzech słupków przerobionych razem, czyli pierwszy słupek do połowy, czyli drugi słupek do połowy, czyli trzeci słupek do połowy, o, i teraz po prostu dobieram nitkę i szczepiam u góry i znowu dwa oczka łańcuszka i znowu przelatuję ponad dwoma oczkami nieobsadzonymi i kolejną taką grupę przerabiam. No i nie zapominajcie, że ja tutaj nie idę na okrętkę, dlatego że po prostu przerabiam tylko taką próbkę tego wzoru. O, teraz przerabiam grupę trzech słupków przerobionych razem, ale w momencie, kiedy jedziecie na okrętkę, takie jakby pytanie się nie pojawiają. No i teraz właśnie jedziemy na okrętkę, dochodzimy do końca okrążenia, no i przerabiamy właśnie taki, czyli tutaj dochodzę, o, odwracam i dochodzę w tej próbce oczkami ścisłymi do tego właśnie połowy wysokości tego łańcuszka i teraz naprzemiennie tutaj będę przerabiać właśnie taką grupę trzech słupków, czyli pierwszy słupek zastępuję dwoma oczkami łańcuszka, drugi słupek przerobiony do połowy, trzeci słupek przerobiony do połowy, szczepiam je razem, dwa oczka łańcuszka, no i teraz tutaj naprzemiennie wskakuję właśnie w tą przejście, czyli w tym przejściu na tym łuku przerabiam trzy słupki przerobione najpierw niezależnie, o przepraszam, o, i teraz po prostu szczepiam je razem i znowu dwa oczka łańcuszka, no i w ten sposób powstaje taki sympatyczny motyw, o, naprzemienny motyw, gdzie tutaj jeszcze może dokończę tą sekwencję trzech słupków przerobionych niezależnie do połowy i w tym ostatnim przeciągnięciu szczepionych razem, no i właśnie w ten sposób powstaje taki sympatyczny motyw, który, no tak, przebiegam wzdłuż okrążenia bazowego, które sobie przygotuję, na okrętkę przerabiam i po przerobieniu odpowiedniej ilości rządków, przymierzając do, w zależności od potrzeb, od tego, co Wam się podoba, mam zakończony komin. No a ja dziękuję Wam serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam Was na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie, no i mówię Wam do zobaczenia!